Mariusz Maksymiuk, Radio Biper w Kodniu, ze mną wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Panie wojewodo, dzisiaj niezwykłe wydarzenie w Kodniu. Tak, to jest wyjątkowa chwila tak naprawdę. Pozbywamy się ostatniego reliktu, jakby nawiązującego do zależności Polski od dawnego Związku Sowieckiego. I upamiętniamy bohaterów, to tak naprawdę tych ludzi, którzy rzeczywiście walczyli o wolną, niepodległą Rzeczypospolitą, którzy przemierzyli prawie 1000 kilometrów, przypomnijmy, z Wołynia przez między innymi właśnie Kodyń, Słowatycze, Elżbiecin, te tereny w kierunku Lasów Parczewskich, żeby swój szlak bojowy zakończyć niedaleko Lubartowa, Kozłówki, zakończyć niestety będąc zdradzonym przez Polskę Ludową i przez żołnierzy, którzy występowali jako sojusznicy, a naprawdę okazali się kolejnymi okupantami, czyli żołnierzy sowieckich. W 2016 roku usunęliśmy 3 pomniki komunistyczne, natomiast w 2018 wybudowaliśmy część z własnych środków, część po prostu nazbieraliśmy w środków i wybudowaliśmy pomnik w setną rocznicę odzyskania niepodległości. No to jest kolejna tak jakby inicjatywa, na którą też szukaliśmy środków i nie było też tak łatwo, bo nie ukrywam, że społeczeństwo było też podzielone, jeżeli chodzi o ten, ale ja nie wiedziałem, po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że obcym ludziom to tak przeszkadza, tym, którzy tu przyjeżdżają i którzy już dawno z tymi symbolami się rozstali. Dlatego też podjęliśmy w ubiegłym roku tę inicjatywę i udało się wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Kłodnia, Urząd Gminy, potem wspólnie z Towarzystwem znaleźć sponsorów, no i upamiętnić tym właśnie muralem, pięknym muralem, który będzie służył przez wiele, wiele lat. Tutaj będziemy nim po prostu się cieszyć. No i najważniejsze to, żeby to dotarło do młodzieży, żeby jednak ta nasza młodzież znała tę historię i żeby po prostu ta historia nie była zapomniana. Nasze społeczeństwo jest podzielone i nie tylko w Kodniu, to jest w ogóle, myślę, że w całym kraju, sam pan widzi, co się dzieje. Dlatego to, co zrobić, trzeba to umiejętnie przekonać, bo oczywiście mieszkańców, bo z natury wszyscy jesteśmy dobrzy, tak? Tylko mamy różne poglądy polityczne, i to czasami nam przeszkadza w naszym racjonalnym myśleniu i działaniu. Thank you.
Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tą inicjatywę. Nasz program promowania wartości patriotycznych, pielęgnowania wartości patriotycznych, tego co w polskiej historii ważne, program Warto być Polakiem, również po to, aby wspierać te inicjatywy. Dzisiaj wiele ważnych słów padło na temat tego, co tak naprawdę znajdowało się pod muralem, że 30 lat po odzyskaniu niepodległości grafika przedstawiająca sowieckich żołnierzy nadal na polskiej publicznej szkole, tutaj w pięknym patriotycznym Kodniu się znajdowała. To już za nami, to już przeszłość, to ostatni akord tej nauki, nauki młodzieży, prawdziwej historii, nauki młodzieży dotyczącej tego, jak wyglądała w cudzysłowie przyjaźń polsko-radziecka. I proszę Państwa, chwila taka dość wymowna. Wiemy, co bandyci, mordercy Putina robią teraz na Ukrainie. Wojna wydana narodowi ukraińskiemu i to wyzwalanie Ukrainy, denazyfikacja, wyglądałoby, czy wygląda dokładnie tak, jak wyglądało wyzwalanie przez wojska sowieckie tych terenów, terenów Rzeczpospolitej Polskiej, mordy, gwałty, mordowanie patriotów, zmienianie historii. Cieszę się niezmiernie, że mogłem uczestniczyć i cieszę się niezmiernie, że mogliśmy pomóc w tym przedsięwzięciu. Dyrektor IPN-u dziś mówił, że jeszcze kilka czy kilkanaście takich miejsc się znalazło, ale trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach bardzo duża praca została wykonana. Przywracanie tej prawdziwej historii się dzieje. Ja ogromnie się również cieszę z tego, że wreszcie ten pomnik, który był wstydem dla miasta Włodawy, ale pomnik, który był również wstydem dla regionu lubelskiego, pomnik sowiecki, żołnierzy sowieckich, który znajdował się w centrum miasta w 2022 roku, wreszcie zniknął i to takie symboliczne daty tutaj na południowym Podlasiu. Thank you.